Jesteśmy obok hotelu Belalp. Właśnie widać, że jest remontowany. Dolina Rodanu. W oddali charakterystyczny Matterhorn, Mischabel z najwyższym szczytem, całkowicie położony w Szwajcarii dom. Weissmiss z typowym kotem polodowcowym. Dalej jest w stronę przełęczy Simplon i Włoch. I mamy jęzor lodowca Alec, najdłuższego lodowca w Europie. Widać bardzo dobrze przez środek wał moreny topniejący lodowiec. Wypływa z niego strumień lodowcowy głębokim kanionem. Poniżej w dolinie jest zapora, niestety niewidoczna. Alec na skutek ocieplenia klimatu co roku zmniejsza swoją objętość. Tutaj mamy szczyt Fusshorn. Domki szwajcarskie pokryte kamieniem łupkowym. I szlak na 3000 szczyt Sparhorn teraz po środku, który gdzie się właśnie będę udawał. Jeszcze raz rzut oka na Alec, jęzor, typowy jęzor lodowcowy, strefa topnienia. I jeszcze raz mamy typowe morena środkowa, widzimy, czyli ten czarny wał z kamieniami. Hale alpejskie. Piękne, kwietne łąki. Zaraz ci weźmie na rogi. No następna idzie. Zaraz mnie zbudzi. Ale ma oko źrenicę taką płaską. Ej, co jest? Po tym. Ja wiem, że jestem przystojny, no ale bez przesady, ile można. No teraz wolę kolegę tutaj Konrada. Sobie od razu panoramkę nakręcimy. To tam jest nasz Clifford. Pod nim miejscowość Split. Wyśpimy na polu kempingowym. U góry Weiss coś tam. A na prawo Matterhorn, oddali dymiący. Na prawo Weissfort. Ten który? Ten, co tam mura. No to czekaj, bo to ciężko. Nasz przewodnik, pod krzyżem. Modli się o szczęśliwe zejście. 10 lipca 2008 rok. Szwajcaria. Szczyt Sparhorn. Wysokość 3021 metrów nad poziom morza. Panorama Alp Szwajcarskich. Czoło lodowca Alec.
panorama Alp Gwarneńskich, Doliny Rodanu, w dole miejscowość Brik, nad nią zaczynają się 4000-tniki Alp Walijskich. Tu po środku takiej głębokiej przełęczy widoczny najwyższy szczyt Alp Mont Blanc, bardzo daleko, to już Francja. W chmurze Wieczhorn. Tu szczyty o wysokości blisko 4000 metrów w Alpach Berneńskich. I mamy tutaj dwa łączące się lodowce. Niosą bardzo dużo gruzu, jak widać. Ten gruz to jest tak zwana morena. Widzimy, że lodowiec dość mocno topnieje. Ten szum, który to chodzi, to szum rzeki, która płynie pod lodowcem. W niektórych miejscach na lodowcu widzimy jeziorka topniejącego lodowca. I tam widzimy z czoła lodowca wypływa strumień. Bardzo mocno stopniały lodowiec. Topnienie lodowca nazywamy ablacją. Jeszcze raz przyjrzyjmy się lodowcowi, który przesuwając się zabiera, widzimy, gruz i przetransportuje. I gdy topnieje lodowiec, pozostają takie wały kamieni, jak tutaj widzimy, czyli wały moren. Gdy taki lodowiec stopnieje, powstanie dolina ukształtna, jak to ma miejsce w Tatrach. Widzimy na takiej wysokości nawet ptaki latają, turyści, najczęściej z Holandii. Jeszcze raz popatrzmy na najwyższy szczyt Europy, czyli Mont Blanc. I jeszcze raz rzućmy oko na lodowiec, czyli dwa lodowce się łączą. Niosą gruz, który się nazywa moreną. Topnieje lodowiec, jęzor lodowca i wypływa strumień. I ostatni rzut oka na najdłuższy lodowiec Europy, a praktycznie jego końcówka jego jęzora, czyli Aleks. Bardzo dobrze.